Cześć, witam was serdecznie i od razu na wstępie zostawcie łapkę w górę i suba, jeżeli materiał wam się podobał, a jeżeli nie podobał się wam, to zostawcie w komentarzach, co takiego wam się w nim nie podobało. A my dalej wyruszamy w krainie, jak to ujął, cuchnącej krainie Brock. Może lepszy toporek. Wam bebechy miłe. Jaki wojowniczy Brock, drodzy państwo. Do dzieła, mięśniaku. Moi wyznawcy nie przyjmują gości? Skąd mam wiedzieć? To już nie są moi wyznawcy. Skakuj! Cieszysz się, że stary dobry Brock ratuje ci. Kurwa! Brock! Wypadałoby po niego pójść. Zachowajcie czujność. Mhm. Tak też uczynimy, Frejo. My tu mamy. Jednooki kazał innemu bogu odwalać brudną robotę? Tor zajęty. Nie służymy Odynowi. Nie? To wybraliście sobie kiepskie miejsce. Nie sądzisz? No, tylko bez gruźb, bracie. O, znam ten głos. Wiesz co, odciąłbym ci łeb, ale widzę, że ktoś mnie ubiegł. Ano, dobrze widzisz, bracie. Nie, nie jesteśmy braćmi. Sprzedałeś moją siostrę tej gnidzie. Zawarliśmy pokój. A! To prawda? Gdzie on? Hm? I gdzie moja siostra? W asgardzkim lochu? Żyje w ogóle? Odpowiadaj, ty! No to poleje się krew. Stój! To co? Dlaczego mówisz jej głosem? To ja, Ingvi. Nie mamy wiele czasu. Posłuchaj. Oni przybyli tu na moją prośbę. Przybyłam odzyskać to, co mi odebrano. Już za późno. Nie możesz cofnąć wydarzeń. Mogę. I cofnę. A teraz przepuść ich. No to mamy kochanego braciszka tutaj. Więc... służysz mojej siostrze. Jak my wszyscy. Puść go. Brock, cały jesteś? Obóz Freyra. Czemu zostawiła bez wieści, ty wredna babo? O, zamknij buzię, Blabr. Chodź tu. Cóż, znalazłem, kogo szukałem. Chyba zostanę tu i pogadam. O, no co ty powiesz? Rób jak chcesz. Bracie, mam prośbę. Chcę zamienić słowo z Lordem Freyrem. Tak, zaraz podejdziemy do Lorda, tylko się rozejrzyjmy tu, bo tu wiele prezentów jest, tak się składa.
Brock też się już tu rozstawił z warsztatem. O. Srebra nigdy za wiele. O, tu już możemy sobie pobiegać kulturalnie. Ale chyba nie zejdziemy. Nic tu nie możemy zrobić, drodzy widzowie. Ale słabizna. Okej, tu mamy znacznik historyczny. Słyszałem kiedyś podobną vanaheimską pieśń. Do tego chyba nie mamy odpowiednich narzędzi jeszcze. Będzie trzeba tu z pewnością w późniejszym etapie gry wrócić. Dobra, jeszcze Brocka. Tu jest. W ogóle zobaczmy, jak to wygląda z umiejętnościami. Czy my byśmy mogli coś poprzypisywać? Tak, bierzemy do topora. Ostrza chaosu nie bardzo jest co. Prawie no, mamy wymaksowane. Nie swojemu bladolicemu wyrośniętemu ochroniarzowi? Wiadomo, że przedstawię. To Kratos. Ale możesz go nazywać jak tam se chcesz. Kratosie to Lunda. Stara znajoma. No dobra, lepsze to niż nic. On by dał nam do ataku sporo, ale odjąłby 6 punktów. Ale ten? Czemu nie? Jak ulał. To pozwoli ci zatrzymać organy tam, gdzie trzeba. Możesz, ale ja jestem dobry. Coś dla was wytworzyć? To przynajmniej odciągnie uwagę od twojej gęby. Właściwie to nawet ci w tym do twarzy. Tu już nas niestety nie stać. Zwykły kamień wskrzeszenia jeszcze sobie kupimy. Czemu nie? On się przyda. Tylko pytanie, jeżeli Atreusa nie ma z nami. To czy można wskrzesić się? Ale srebra mamy sporo. Nie ma co sprzedawać na razie. Dobra, idziemy do tego stołu, co Mimir chciał. Nie najlepiej zaczęliśmy znajomość. To prawda. Zdaliśmy się, że widujemy tu tylko asów. Przyjazna twarz to rzadkość. Można go nazwać przyjazną twarzą, nie? Nie zupełnie. To Kratos. Asowie są w Vanaheimie? Jesteśmy okupowani od... straciłem rachubę. Jaki masz plan? Ciągle nad nim pracuję. Bracie, sądzę, że mógłbym tu pomóc. Jeśli chcecie mej rady. Przyda się każda pomoc. Wasza misja pójdzie znacznie sprawniej, jeśli nie będę się mieszał. Wróćcie po mnie, kiedy skończycie. Niech i tak będzie, Mimirze, jak sobie życzysz. Kratosie,
Skoro pracujesz dla mojej siostry, to lepiej nie daj ciała. Jasne. Wybaczanie. No, na to już chyba za późno. No dobrze, to do rzeczy. To lecimy, lecimy. Patrzysz na nią. Ja widziałem tutaj na radarze, że tu jest jakiś skarb w tej okolicy. Skoro wreszcie nic nam nie przeszkadza. Mam ci coś do powiedzenia. Mów zatem. Ten gniew, który czujesz do brata, dobrze go znam. Masz brata? Nazywał się Deimos. Gdy byliśmy mali, porwali go dwaj bogowie wiedzeni przepowiednią. Nasi bogowie rzadko okazywali łaskę, więc kiedy odkryłem, że przeżył, było za późno, żeby wszystko naprawić. Jego gniew przerodził się w nienawiść, ale ja nigdy nie przestałem go kochać. Twierdzisz, że mój gniew jest bezpodstawny? Ledwo znasz Freyra i mimo to stajesz po jego stronie? Nie staję po jego... Nie. Wypowiadasz się tylko na temat, który nie masz bladego pojęcia. A wracając do tego skarbu, drodzy państwo, coś mi się wydaje, że on będzie za tym, tą żółtą taką ścianą. Ale unik. Te kwiatki też są zastanawiające w zasadzie. Nie. Dobra. Pradawny. My musimy z nim walczyć. Ja tego nie podniosłem. Nie chwycił tu. Giniemy. Ale tu pozostawiłem bombki przecież. Po nim będzie? Tak, ale... Życia nam nic nie zostało, drodzy widzowie. Zresztą szliśmy tu też z małą ilością. Najważniejsze, że się udało.
Dobra. Zrobimy to w inny sposób. Aś, kurde, chaosu też nie dostaliśmy do maksa. Szkoda, szkoda. Bo możemy być w wielkich tarapatach w tym odcinku. Ale poszło nam to sprawnie całkiem. Z pradawnym. Wiem, co kombinujesz. Próbujesz grać mi na uczuciach, licząc, że cię oszczędzę. Próbuję tylko pomóc. Nie trzeba powtarzać błędów w przeszłości. Nie muszę znać twoich błędów. Popełniam dość własnych. Dzięki. No dobra, teraz to czuję się trochę swobodniej. Nas. Tu już nie najlepiej nam idzie. Jeden mniej. Jeszcze ty. Po co to robiłem? Po co? Dobra, wyzbierajmy wszystko, co mamy tu do wyzbierania. Skrzyneczka. No, tu już są mocni przeciwnicy. Tu znowu nie wejdziemy przez to. To mogliśmy wyciągnąć w sumie, że ja tego nie zauważyłem. A, to nie tylko z tego z was wypada srebro, ale też można uzupełnić życie. Tak jakby ktokolwiek z was w ogóle mnie znał. Największą stratę w życiu poniosłam przez ciebie, bo ratowałeś mnie, choć wyraźnie się temu sprzeciwiłam. To była moja rodzina, mój problem. Baldur nie był idealny, ale był moim synem. Wiem. Wiesz? Myślisz, że masz jakiekolwiek pojęcie o bólu po stracie dziecka? Tak. Mam. Miałeś dziecko? Przed Atreusem? Miała na imię Kaliope. Kaliope. Co się stało? To było dawno. Nieważne. Niepotrzebnie pytałam. Niesamowita ta dzicz. Trochę mi przypomina Horizona. I zatrucie jeszcze nam weszło, ale ona chyba już leży. Nie zdołaliśmy odskoczyć na odpowiednią odległość. Więcej mu lepa!
szybcy skubani. Pamiętaj, że nie warto atakować, gdy kryją się za tarczami. I w piach. Gdzie ktoś tu jeszcze krzyczy? Dajcie mi 5. Rozwalę 10. Któż to taki? O cholera! Mocarny! Teraz zobaczymy, może ostrzami chaosu go potraktujemy. Na dystans go zdecydowanie. Kurde, no jak to mnie chwyciło? Gdzieś tu widziałem żyćko. Nie chcę mieć ciebie nacelowane, tu leży. Za drzewo. Trzeba było zostawić tępienie. No już? Jeszcze? Mamy cię. Mamy cię, upiorze z lasu. Trochę niehonorowo w sumie chowaliśmy się mu za tym drzewem, ale jeżeli to doprowadza do celu, to czemu nie?
Musimy dostać się do tej strażnicy. Pójdziemy drogą przez dolinę. Tędy. Znam historię twojego syna. Opowiem ci więc o mojej córce. Na rozkaz okrutnego boga zniszczyłem wioskę, ale to był podstęp. Nie wiedziałem, że jest tam moja żona i córka, póki ich krew nie spłynęła mi po rękach. Poprzysiągłem zemstę. To... coś potwornego. Odpłaciłem się, przelewając morze krwi i spaliłem Olimp do gołej ziemi. Ale to nie zmazało winy. Może zdołasz mnie zabić, Freyo, ale nie da ci to ukojenia. Może to nie ukojenia szukam. Powolutku sobie będziemy tu szli, bo mogą te kwiaty nam wyskakiwać. Nie chciałeś ze mną walczyć. Każdy wynik oznaczałby klęskę. Co to niby znaczy? Nigdy nie życzyłem ci źle, Freyo. Pomogłaś nam. Ocaliłaś Atreusa, gdy zachorował. Nie chciałem żyć ze świadomością, że cię zabiłem, a nie zginąć z twojej ręki. Aha. To zostawia tyle srebra, drodzy widzowie, pod drogą. O! Ledwo widoczny ten kwiat na górze. O, następny. Specjalnie, żeby, wiecie, polecieć szybko do skrzyneczki, a on by nas zaatakował. Ładnie to sobie twórcy wymyślili. Słyszysz to? Miksa! I to tak blisko wioski! Ich śpiew sprawia, że ich sojusznicy stają się niepokonani. Nie przepuszczą cię, dopóki nie zabijesz Miksy! Słuchajcie, nie kumam tej gry. Tu tyle żyćka nam wypluli. Mimo, że... nie była to jakoś wymagająca mega walka. A tam musieliśmy się martwić o samo życie cały czas. Moja wioska. Ledwo ją poznaję. Razem z Freyrem bawiliśmy się na tutejszych polach. Wieczorami podkradaliśmy chleb miodowy z wielkiej sali. Kiedy przychodziły żniwa, tańczyliśmy i ucztowaliśmy do świąt. Wszystko było takie proste. Dlaczego musiałam tu wrócić? Przypomnieć sobie o tym. Tam by była jakaś ścieżka poboczna, to już widać. Ale może udamy się tam później, zdecydowanie, z tego względu, że wydaje mi się, że to nie jest lokalizacja jeszcze na nasz poziom. Niech Freya będzie silna. Brakuje drugiej części. Niech zawsze nas chroni. Tak się kiedyś mówiło. Możesz przejść tędy, zobacz! Nie ma? Nie ma kwiatka? Nie ma. Brandy, Freyo? A? Słyszę wrogów w środku. Przygotuj się na walkę. Nic dziwnego. Oh!
Dobra. Jak tam się do was, koledzy, przedostać? Niekoniecznie to chciałem zrobić. Ale kamera nam się niefortunnie obróciła. Pełno wrogów tu. Dobra, wycofajmy się delikatnie. Żyćko chciałem. Ale wymagające. Na pół. Kto tam jeszcze gdzieś krzyczy? Można pobiegać sobie tu. Ta drżeryja, ale gdzie ona jest? To już chyba ostatnia. Gdzie ona zniknęła? Aaaa!
Huh. Nieźle to wyglądało, nieźle. Odyna za mało. Zdeptał wszystkie moje wspomnienia o domu. Ciesz się, że miałaś dom, który ciepło wspominasz. Wsparcie zabierano nas z domu i wykowywano metodą Agogę. Maszerujesz albo padasz. Walczysz o chłapy albo umierasz z głodu. Starsi bili nas, póki trzymaliśmy się na nogach. Nocami wracaliśmy do domu sami albo padaliśmy ofiarą wilków. Tak powstają Spartanie. Rozejrzyjmy się jeszcze tu na sam koniec. Czy czegoś by nie było ciekawego? W dole? Też niekoniecznie, nic nie widzę w tym momencie. Ale tu już widziałem bramę do otworzenia. I wiecie co, drodzy widzowie, że tą bramą przejdziemy zwyczajnie w kolejnym odcinku i proszę pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i suba, a jeżeli wam się odcinek nie podobał, to napiszcie w komentarzu dlaczego. Cześć.